Ja z Dobrzeniem jestem od dawien dawna związany, rodzinnie także. Mieszkam w gminie Pokój i żyję Pokojem, ale równie żyję Dobrzeniem i cieszę się z tego, jak bardzo po prostu wykorzystuje się środki zewnętrzne na rozwój gminy. Te 30 kilka milionów zainwestowanych ze środków tylko zewnętrznych w rozwój gminy robi wrażenie. I mądrze zagospodarowane pieniądze, które służą właśnie, tak jak powiedziałem, do uzupełnienia jeszcze tych słabych punktów i poprawy jakości życia mieszkańców, bo to widzimy i w przypadku bezpieczeństwa na drogach, no i planowanych działaniach jeszcze związanych i z obwodnicą i niezamkniętym tematem większego Opola, bo to jest temat niezamknięty, do tego wrócimy po wyborach do Europarlamentu i imponujące wrażenie robi to, jak gospodarze gminy sobie tu doskonale radzą. Z wicewójtem współpracowałem przy inwestycjach w zespole szkół w Dobrzeniu Wielkim i w Dobrzeniu Małym przez kilkanaście lat. Wiem, że super fachowiec, to samo z panem wójtem i tu gmina jest w bardzo dobrych rękach i mam nadzieję, że tak pozostanie.